Siemano, siemano. To ja, czyli Łukasz z kanału Muzyk na Gospodarstwie. A dzisiaj w odcinku Akcja Szybka. Trzeba jechać, truć małe polskie dzieci. Ja się kurwa pryskałem. Uszczelka pod głowicą walnęła. Taką mam nadzieję przynajmniej. Odpinam agregat, bo muszę ściągnąć z lawety mój nowy zabytek, nowy nabytek, zwał jak zwał, nowy zakup. O! Co to będzie? Zobaczycie, no, albo już widzieliście. Pewnie na miniaturze w sumie. No kuku, butelki nie wziąłem. Trochę będzie kombinacji, żeby to zdjąć. Ale ja się na taką ewentualność przygotuję. Bileczki. Zapniemy. Nie wiem, czy zapnę bez odjeżdżania. Zapnę. Nie zapnę. Braknie. O kurde, ja nie zapnę. Mówiłem, że zapnę. Ciepło. Chociaż na dworze zimno, ale traktor się nagrzał. Uprawiłem sobie ostatnio turniej i zaś dwa dni padało. Ale dobrze, bo azot rozwiozłem, przecież ostatnio to się rozpuści elegancko. Już się wyłania ten zabytek. Już patrz, taka piękna przyciera. Zgasimy, niech nie plymka. Generalnie jeden z moich widzów oferował mi przyczepę za flaszkę, tylko że pozdrawiam, Kacper Mechanik, kurwa, pozdrawiam, tylko że trzeba po nią było jechać bodajże pomorskie, no 600 km w jedną stronę, więc licząc transport, kilometrówkę, kilometraż, co nie, czas, no to generalnie wyszłoby praktycznie tyle samo co za tą, bo za nią ją kupiłem za 900 zł. Ona nie ma kwitów oczywiście, no bo ona też nigdy nie jeździła w Polsce, była używana, pan budował dom i po prostu nie miał gdzie się podziać z tym. No w jakim stanie jest, każdy widzi. Trochę się tu rozlatuje bok, ale to tylko ten bok, bo w środku zacieków nie ma. Tylko drzwi sobie zatrzasnąłem, a nie ma klamki, bo jest urwana. Także najpierw ściągam, a potem będziemy oglądać. A to właśnie tu stało na miejscu prawie, że, bo to było 20 km w jedną stronę. Więc znając życie, przyjechała elegancko 20 km, a teraz mi się spierdzieli, jak ją będę ściągał. I się połami. Przede wszystkim to muszę pootwierać wszystkie burty, żeby czegoś nie urwać, bo przyczepka nie jest moja. Tu akurat nic chyba nie... Dobra, tu ją puściło. Czekajcie. Podłożymy pod koła, co by nam to nie zlądowało. Nigdzie, jak się odepnie, to tam nie pojedzie, bo jest nachylone w tę stronę. Zresztą jeszcze nachylę zaraz mocniej. I drugi.
może odblokuj mi to, co? A to? No. Tylko żeby się nie wy... nie powinno. Mamy ją zdjętą. Niemiecka przyczepa, więc trzeba powiedzieć Zapaszyn? Wunderbar. O, nawet jakaś leżaneczka jest. Lodówka. Zobaczymy zaraz w środku, jak to wygląda wszystko. Udało mi się otworzyć takim oto specjalistycznym sprzętem. To zobaczmy, co tu jest w środku. To i tak część rzeczy będzie do wyrzucenia, wiadomo, bo mi tu niepotrzebne takie bałagany. Ale szafeczki prima sorcik. Panie, wszystko działa. Tu nawet jest, patrzcie, kuchenka gazowa. Oczywiście jej nie będę używał, to się jakoś zdemontuje, ale to jest eleganckie. Do mycia warzyw jak znalazł. Wody oczywiście nie ma. Tu jest nawet lodówka. Pewnie nie działa, bo to 76 rok, ale jest, to się ceni. O. Tu są zawory, odprowadzenie wody, doprowadzenie wody. Ten zatem dość mocno sprężynuje. Jest z pewnością mocno już zeżarty. Będzie trzeba pewnie jakieś łaty może wspawać, jakby się chciało ją gdzieś przeciągać. Ale zakładając, że to będzie tylko stała, to nie trzeba. Muszę tu mieć miejsce, żeby postawić mauzer, do którego będzie odprowadzana woda z niej, z mycia tych warzyw. Ale myślę, że tu... A ty co sikasz, kurne? Teren zaznaczasz? Ale myślę, że tutaj mniej więcej będzie dobrze. Dobra, na razie niech stoi. Dobra, słuchajcie, przyczepa przyczepą. Ale pogoda taka jest, że trzeba jechać. Truć małe polskie dzieci i zabijać pszczoły. Bo rolnik to tylko umie truć wszystkich. Łukasz, ale mi jaki zrobiłeś, kurde. Ha! Czemu tak? Czemu takie mijaki zrobiłem? Ogólnie to jest T1 i regulacje w pszenicy z dokarmiania. Provizio, Cyflux, Modus, Adob mikrozboże i siarcza magnezu. To taka szybka akcja. Wczoraj zrobiłem 1,5 hektara swojej pszenicy i mam 2,5 hektara pszenżyta, a dzisiaj tu 1,5 niecałe pszenicy i 0,5 hektara pszenżyta jeszcze. No i muszę jechać zrobić słodyżka, ale na tamtym rzepaku, na tym nie jest tak źle. Na tym jak się spojrzy, to na roślinach nie ma. Jak jest, to jeden chrząszcz, tu są dwa chrząszcze, próg szkodliwości podobno 3 chrząszcze,
Tu był jeden chrząszcz. No też by się przydało, nie? Ale to już dzisiaj nie dam rady. Za późna godzina. Dobra, jedziemy z tym. Pszenica prezentuje się, ta ładnie, to ona tak po tej drugiej dawce aż azotu zczerniała, odżyła, ale jest dużo gorsza jak ta po rzepaku. Ale wiadomo, po rzepaku to dużo lepsze stanowisko, prawda? Co chciałem powiedzieć? No tylko to przężyto przebija. Więc niestety pewnie pójdzie na paszówkę, bo będzie zanieczyszczenie duże. Tak, tu, gdzie się tak nie dało za bardzo zaorać i tak, powiedzmy, może nie od połowy, ale od jakiejś tam części, bo u góry jest czyściutka, ładna, no. Może się to na pół skosi, nie wiem. Jakbym miał swój kombajn, to mógłbym kombinować. Dobra, jadę dalej. Może się jeszcze coś włączę. Z tą przyczepą, no to postawiłem ją na miejsce, na bloczkach, a będziemy coś w wolnej chwili kombinować. No. Ale teraz trzeba korzystać z pogody, bo bajecznie jest. Ja się k***a napryskałem. Uszczelka pod głowicą walnęła. Dupa! Pizda jeb***a! Na przedniej głowicy wyjebało uszczelkę. Skurwa, no.